Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Prezydent Wołodymyr Załęski zmiękł i przeszedł od postawy wybitnie agresywnej do brania na litość. Lub też organizuje jeden z największych możliwych do wyobrażenia sobie teatrów dla prowokacji w celu wciągnięcia nas Polaków w konflikt zbrojny. Z Rosją, ponieważ ta druga opcja jest dużo bardziej kuriozalna i niebezpieczna dla nas, Polaków. Pozwolę ją sobie wyciągnąć przed nawias. A do zmięknięcia przejdziemy za chwilę. Drodzy Państwo, Wołodymir Załęski we wzruszającym i trzymającym za serduszko przemówieniu, w którym nawet kilka słów powiedział po polsku: Dość Moskwy na naszych ziemiach, dość nieporozumień. Не можемо ще взаємне у Не можемо у показати ані українських, ані польських рульніків. Почевуємо єдності, почевуємо розв'язань між нами, Україною, а Польскою і на позомі całej Європи. I w którym miał takie duże oczęta, że brakowało tylko, żeby sobie zapuścił jakieś kropelki, i niczym jego kolega, hołownia, dosłownie zaczął płakać do kamery, zaczął mówić do nas, że to wszystko, co się teraz dzieje na granicy, to jest nieporozumienie i wezwał do spotkania na granicy w plenerze najważniejszych osób na Ukrainie i w Polsce. Konkretnie wymienił z nazwiska. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska, nie, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej to oczywiście pan Andrzeja Dudę. Premiera Rzeczpospolitej Polskiej pana Donalda Tuska. Do tego nie wymieniał z nazwisk, ale mówił o ministrach, którzy zajmują się kwestiami transportu i handlu, to powiedzmy jeszcze ze dwie osoby. A do tego powiedział, że przyjdzie on sam, przyjedzie premier Ukrainy i tam dwóch, trzech ministrów się zajmujących. To znaczy, że pan Włodymyr Zełęski wymyślił sobie, że cztery najważniejsze osoby w obu państwach, faktycznie najważniejsze, bo tam teoretycznie jest marszałek Sejmu, ale ten podobno, no on jest formalnie najważniejszy, tak? No to cztery faktycznie najważniejsze osoby w obu państwach, a także kilkoro ministrów razem ze świtami znajdą się w szczerym, otwartym polu na granicy polsko-ukraińskiej i będą rozmawiać i debatować. Jednocześnie rozumiem, że się to będzie odbywało bardzo mocno w atmosferze chaosu, bo będą tam z jednej strony protestujące rolnicy polscy, z drugiej strony będą wkurzeni i coraz bardziej agresywni ukraińscy przewoźnicy, być może dojadą jeszcze jacyś ukraińscy tak zwani rolnicy, czyli pra pracownicy agroholdingów będących na pensji, zwykle bardzo niskiej, którzy będą podburzeni, czy wręcz opłaceni przez właścicieli tych agroholdingów, żeby robić zadymę. No i jeszcze będzie bardzo dużo mediów. Czyli mamy sytuację. Jesteśmy na terenie objętym wojną, bo przecież granica polsko-ukraińska to jest część ziemi po stronie ukraińskiej, część ziemi po stronie polskiej. Rozumiem, że oni sobie. Wystawią tak namiot, że część będzie wchodzić na Ukrainę, część będzie wchodzić na Polskę. Czyli część tego terenu, na którym oni będą sobie tam debatować, to, drodzy Państwo, będzie terytorium objęte wojną. Będzie tam, będą tam cztery, faktycznie najważniejsze osoby z obu tych państw, będzie wielu innych polityków, będzie wkurzony tłum po jednej i po drugiej stronie. No i drodzy Państwo, tam w zasadzie tylko. No, drodzy Państwo, to, będzie, to jest wymarzona sytuacja do zrobienia jakiejś mega prowokacji. Nie wiem, rakieta jakaś tam spadnie, wiecie, i powiedzą nam, że to Rosjanie chcieli zgładzić prezydenta Dudę i pana Tuska. I Wody Marzałowskiego jeszcze tam kogoś. Albo, nie wiem, któryś z tych ludzi, bo tam przecież będą dwa wkurzone tłumy, przemocowo nastawione względem siebie. Polski i ukraiński. Poleci jakiś kamień. Poleci coś innego. Nie wiem, nie chcę, drodzy państwo, za dużo szczegółów wymyślać, bo potem się okaże, że kurczę, trafię i powiedzą, że ja coś wiedziałem. Nie, nic nie wiedziałem. Ja się tylko boję skrajnej głupoty lub skrajnego wy wyrachowania, a na głupka pan Zełenski nie wygląda. Ym, wiecie, ktoś wyciągnie giwerę, zastrzeli i się obudzimy w kraju, w którym nam powiedzą, że no niestety musimy wejść do, do wojny, bo Polska nie zna tutaj takiego, takiego słowa jak upokorzenie i no niestety był inspirowany przez Rosję lub, mm, lub przez rosyjską agenturę zamach na naszego prezydenta. Albo też dokonano zamachu na prezydenta Załońskiego na terenie Polski, bo ten namiot będzie trochę po, po stronie polskiej. I, i, I wrzucą nas do wojny. I Ciekawe jest to, że to wszystko się jakby zbiega w czasie z ostrzeżeniem białoruskiego prezydenta, że w Polsce dojdzie do prowokacji pod fałszywą flagą czyli że polskie, albo ukraińskie, albo amerykańskie służby coś odpierdzielą, zwalą na Rosję, albo na Białoruś, żeby wciągnąć Polskę do wojny. Ja, broń Boże, nie uważam pana yy, prezydenta Białorusi za wiarygodnego, bo to jest polityk, ja żadnemu politykowi nie ufam. Ale naprawdę do głowy mi nie przychodzi, dlaczego Załęcki jest tak, przepraszam za wyrażenie, niemądry, że chce w otwartym polu zgromadzić czterech najważniejszych faktycznie podkreślam faktycznie, bo teoretycznie marszałek Sejmu czterech faktycznie najważniejszych polityków z obu krajów w kontekście chaosu i co najmniej dwóch wściekłych tłumów. Które będą nie do upilnowania, i biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dużą agenturę rosyjską zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, bo pisowcy kazali wpuszczać ludzi, jak leci. Zresztą to widać. Ostatnio tam było jakiś atak yy, na zlecenie Ukrai rosyjskich służb podpala Ukrainiec, nie, no, dlaczego Załęski jest, przepraszam, za wrażenie, tak nie mądry, że chce to zrobić. A ponieważ mi wychodzi, że Zołenski nie jest niemądry to dopuszczam możliwość, że on chce zorganizować prowokację po to, żeby nas wpierdzielić w tą wojnę. Przypominam, że już raz, co najmniej raz, a moim zdaniem więcej niż raz, ale co najmniej raz próbował wykorzystać to, to incydent do władowania nas w wojnę. To było wtedy, gdy ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków. Nawet nie przeprosił. Nawet nie przeprosił. Um, I cynicznie to wykorzystywał, żeby władować nas w wojnę. Wtedy... Jego sytuacja była dużo lepsza. Wtedy się wydawało, że Ukraina ten konflikt zbrojny może wygrać. Przynajmniej wtedy tak gadali eksperci. Wiecie, ci eksperci no to to różne rzeczy gadają, nie? Ich wiarygodność moim zdaniem jest nie za duża, no ale taka narracja wśród jak się teraz aktywistów wojennych była, że proszę bardzo, tutaj my się Ukraina się w ogóle na Moskwie może zatrzymać. Natomiast teraz no teraz jest taka narracja bardziej zbliżona do prawdy że Ukrainie brakuje nie tylko uzbrojenia ale i mięsa armatniego co gorsza nawet gdyby Ukraina dała radę jakoś zmobilizować poborowych to nie zdąży już ich wyszkolić więc albo Ukraina wmanewruje jakiś inny kraj władowanie się w ten konflikt zbrojny albo go przerypie a Załęski już wielokrotnie powiedział, że jest, pokazał, że jest niesamowicie bezwzględnym człowiekiem. Jak i w ogóle wydaje się, że Ukraina jako kraj jest bardzo bezwzględna. Więc drodzy Państwo, brzmi to jak teoria spiskowa, bo w istocie by była, bo byłby to spisek, zrobienie maślanych oczu w celu zwabienia najważniejszych polskich polityków i zaatakowania ich, podszywając się pod Rosjan czy Białorusinów. To rzeczywiście byłby spisek. I w normalnym świecie mógłby on się znaleźć w filmie o Jamesie Bondzie albo w książkach political fiction. Ale od 2020 roku żyjemy w świecie, w którym rzeczy nienormalne dzieją się regularnie, a Ukraina wielokrotnie już pokazała, że bezwzględną jest. I to jest, drodzy państwo, to, co sobie wyciągnąłem przed. Przed nawias, a teraz przejdźmy do pana Załańskiego, który no właśnie spuścił ston. Chodzi oczywiście o protesty rolników. Jeszcze dosłownie wczoraj pan Załęski i Ukraińcy się odgrażali, że zrobią z nami porządek oraz skarżyli do Unii Europejskiej. To jest taki cytat z. Portalu RPPL, czy to jest Internetowa Rzeczpospolita. Protest rolników w Polsce, Włodymyr Załęski. Kroki podejmiemy bardzo szybko. To ewidentna zapowiedź Zemsty na polskich rolnikach. No i drugi, por, drugi drodzy Państwo, drugi artykuł, który warto tutaj przytoczyć, to jest portal wnp.pl Ukraina oczekuje zdecydowanych reakcji Unii Europejskiej na działania polskich rolników. I To jest artykuł, drodzy Państwo, z 20, czyli jeszcze wcześniej, sprzed dwóch dni, czyli Ukraina już dwa dni temu była uprzejma poskarżyć się na nas do Unii Europejskiej i zażądać, cytuję, zdecydowanych kroków. I może przeczytajmy sobie ten artykulik, będziemy wiedzieć właśnie, jak to Władimir Załejski Y, jeszcze dwa dni temu się odgrażał, jeszcze dwa dni temu stra y, straszył, groził. Y, no, był agresywny względem co najmniej Polski i polskich rolników. Władze Ukrainy poinformowały Komisję Europejską o działaniach polskich demonstrantów na granicy ukraińsko-polskiej i oczekują zdecydowanych reakcji, napisał we wtorek na platformie X wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swy rynetko, Czyli, mówiąc krótko, no, to jest tak, jakby przedszkolak naskarżył do pani i tam zażądał, że pani przyszła i złoiła skórę. Nie chciał z nami rozmawiać, nie chciał tego rozwiązać, tylko po prostu skarżył. Uznawał, że skoro ma dobre kontakty z Unią Europejską, ma większe wpływy w Unii Europejskiej niż Polska, mimo tego, że Donald Tusk rzekomo ma tam takie chody, to nie będzie w ogóle z nami gadał, tylko od razu pójdzie i naskarży. Tak, takie, za przeproszeniem, buta, agresja, bezczelność. Sferydenko yy, stwierdziła, że ostatnie działania niektórych polskich protestujących na granicy budzą niepokój. Wysypywanie zboża z pociągu towarowego na tory. Blokowanie ruchu pasażerskiego to nie protest, to naruszenie porządku publicznego. Takie metody nie są zgodne ze standardami postępowania oczekiwanymi w kraju europejskim, oświadczyła wicepremier. Akurat mi się wydaje, że Ukraina nie powinna mówić o oczekiwanych standardach zachowania, bo najważniejszy standard zachowania to jest taki, żeby nie krzywdzić tego, kto ci pomaga, nie szkodzić sojusznikowi, nie ładować serdecznej, mentalnej siekiery w plecy. A to Ukraina robi dość regularnie w Polsce. Ale czytajmy do końca. Poinformowała, że ukraińskie władze już zawiadomiły Komisję Europejską, czy już naskarżyli, o sytuacji związanej z blokadą granicy i liczą na zdecydowaną reakcję. Biorąc pod uwagę trwającą Rosyjską agresję, utrzymanie funkcjonowania naszych granic lądowych jest niezwykle ważne. Kluczowe jest, aby granica nie była zakładnikiem takich działań. Podsumowała Sfrydenko. We wtorek rolnicy zaostrzyli protest w medyce. Na miejscu obecnie jest ich około 250. Jest też około 150 samochodów osobowych, pojedyncze ciężarówki i kilka ciągników rolniczych. Policja zaznaczyła, że do tej pory protestujący przepuszczali po jednej ciężarówce w obu kierunkach, ale we wtorek rolnicy zaostrzyli protest i zaprzestali w ogóle przepuszczania ciężarówek. Kolejki będą więc rosły, podkreśliła policja. A ja podkreślam, że pojawiły się informacje prasowe, że ukraińscy. Obywatele, tak to ładnie powiedzmy, chyba przewoźnicy, uznali, że to jest skandal, że polscy rolnicy blokują granicę, bo to wspiera Putina, i w związku z tym zaczęli blokować granicę po swojej stronie. Robiłem na ten temat TikToka, zapraszam na mogę TikToka. Drodzy Państwo, mentalność ciekawa. Polski rolnik blokujący granicę wspiera Putina. Ukraiński protest blokujący granicę. Nie wspiera Putina. Musisz to wierzyć, inaczej jesteś rosyjskim agentem. Pamiętaj, jest cały czas dogmat o tym, że Ukraińcy nigdy się nie mylą. A jeśli uważasz inaczej, jeśli logika wskazuje inaczej, no to patrz, punkt pierwszy. Ukraińcy nigdy się nie mylą. Nawet jak, nawet jak się pojawia w porcie statek, który rzekomo zatopili, albo jak jednocześnie informują, że statek zatonął i wyleciał w powietrze, to, to też wtedy się nie mylą. Nie ma tam żadnej pomyłki. Portal, Sa, Sa pilne poinformował na telegramie, że polscy rolnicy zablokowali linię kolejową w pobliżu przejścia granicznego medyka Seginę. Wyrzucili zboże z wagonu towarowego. Czytamy w informacji z nagraniem wideo, na którym widać, jak zboże jest wysypywane na tory. Jak e, zaznacza polska policja przebywająca na miejscu grupa rolników. Przeszła we wtorek z drogi, gdzie prowadzi protest w rejon biegnącego wzdłuż niej torwiska. Według policji przebywali tam kilka minut i po negocjacjach z funkcjonariuszami wrócili na miejsce protestu. Po ich odejściu na Torach zauważona została cytuję: niewielka ilość wysypanego zboża. A jak to Ukraińcy przedstawiają, że wysypali ukraińskie zboże, to co jak myśli, Boże, całe wagony? a to się okazuje niewielka ilość. I przypomnę wywiad z protestującym rolnikiem, który mówił, że to było w celu zbadania próbek. Wiecie, to wjechało tutaj na teren Unii Europejskiej było po polskiej stronie, no to i miało kwity, że jest przebadane, że jest bezpieczne. No i rolnicy stwierdzili: "A sprawdzimy. Pójdzie do niezależnego laboratorium". Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to ta informacja, że to poszło do niezależnego laboratorium, tak bardzo przeraziło Ukraińców. Tak mi się wydaje, że to ich przeraża. No oczywiście, drodzy Państwo, to jakby skarżenie na nas, to jest nic nowego, prawda? Ukraina generalnie jest znana ze swojej no, legendarnej wręcz wdzięczności. Drodzy Państwo, to jest artykuł z 19 września 2023, portal rmf24, w WNZ. Niektórzy w Europie przygotowują scenę dla moskiewskiego aktora. I to jest artykuł, w którym jest opisana sytuacja, w którym Zełęński publicznie na forum ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, nas oszkalował, że de facto współpracujemy z Putinem, realizujemy interes Kremla. Takie drodzy Państwo, sprawy. Co to się stało, więc, że Zełęński zmiękł? Że Zęski zawsze do tej pory to było tak, że gdy Polska lub Polacy śmieli zrobić cokolwiek, co się Ukrainie nie podobało, na przykład próbowali. Przedłożyć własne interesy nad ich, to Załęski grzmiał, robił się agresywny, atakował, szkalował, pomawiał, no i mówiąc krótko, no, no serdeczne, mentalne widły w plecy, czy tam, czy tam siekierę namładował, a teraz nagle zmiękł. No, to się zmieniło, drodzy Państwo, że mu pierwszy raz nie wyszło. Prawda? Jak nas Załęski zaatakował na forum ONZ-u, to nam się kazali tłumaczyć. Międzynarodowi gracze, tak? Jak Załęski nas zaatakował o protest przewoźników, to odniosło to skutek. Kazano nam się tłumaczyć na arenie międzynarodowej. A teraz, od kilku dni nas Ukraina szkaluje na arenie międzynarodowej, atakuje, pomawia, kłamie na nasz temat, manipuluje i nie ma żadnego skutku. Nikt nam na arenie międzynarodowej nie każe się tłumaczyć. Pojawiają się oczywiście jacyś tam w Polsce, jacyś agenci wpływu, pewnie ukraińscy, którzy tam podają dalej jakieś informacje, gdzie się wyzywa Polaków, sugeruje, że jakaś tam cywilna furgonetka ciapnięta na zielono to jest sprzęt wojskowy, i że przez nas to tam Ukraina przegrywa itd., itd. I to. W Polsce jakoś tak ci ludzie mają mimo wszystko jakieś tam zasięgi, ktoś ich słucha. Yy, dziwię się kto, ale no, drodzy Państwo, 30 czy 40% Polaków uważa, że w ogóle nie płaci żadnych podatków, więc rozumiem, że w takim społeczeństwie jak kilkanaście procent. To słuchu może mieć każda, nawet wybitnie antypolska idea, na przykład szkalowanie własnego narodu, chociaż ci ludzie tylko mówią po polsku. Oni nie mówią my, Polacy, więc to pewnie nie są Polacy, albo przynajmniej nie twierdzą, że są Polakami. Może czują się na przykład obywatelami świata, nie wiem, Eskimosami, Rzymianami, Francuzami. Nie wiem, kim oni się czują. Mówią po polsku, tak? Ale z drugiej strony teraz po polsku przecież każdy może mówić autotranslatorem. Ja ostatnio pisałem yy, z kimś, kto, kto jest Turkiem, i żeśmy sobie normalnie pisali autotranslatory, wszystko zamieniały. Bardzo dobrze to działa. Nawet już są takie telefony, co w locie takie rozmowy, tylko nie wiem, czy, w locie, czy, czy rozmowy telefoniczne po turecku też, ale po angielsku, po niemiecku bez problemu. A takie pisemne autotranslator bez problemu. Do czego zmierzam? Hmm, ale poza takimi, jak to się ładnie mówi, aktywistami wojennymi działającymi na polskim. Teatrze Informacyjnym, to jakoś też szkalowanie Ukrainy nie zrobiło na nikomu, na nikomu wrażenia. Więcej, drodzy Państwo, wygląda na to, że Ukraina trafiła w bardzo zły moment, albowiem mniej więcej w tym czasie, gdy Ukraina szkaluje nas, to próbuje szkalować też inne kraje. My o tym nie wiemy, bo u nas siłą rzeczy mówi się głównie o tym, jak nas atakuje no ale w innych krajach. Też się mówi o szkalowaniu i wręcz inne kraje, mniej więcej w tym samym czasie, też się poczuły zagrożone i zaatakowane żywnościowo przez Ukrainę. To jest taki artykuł wirtualnej Polski. Wirtualna Polska cały czas w logo ma flagę Ukrainy, a flagi Polski nie posiada, więc siłą rzeczy na pewno to nie jest portal antyukraiński, wręcz przeciwnie, wydaje się być wybitnie filo ukraiński, skoro, skoro nazywa się wirtualna Polska, a Vlog ma flagę nie polską, tylko ukraińską i artykuł pani Pauliny Ciesielskiej. Macron uderzył w króla kurczaków z Ukrainy. Teraz nadszedł kontratak. Przeczytajmy, może ten artykuł. Zobaczmy, że właśnie Francja, Niemcy mają coraz więcej pretensji do Ukrainy o niszczenie ich rynku rolnego, wypieranie ich własnych rolników oraz tak, bardzo, bardzo w cudzysłowie, no, trochę podtruwanie? Tak to chyba można powiedzieć. Oczywiście w cudzysłowie, tak? No, chodzi tutaj o niespełnianie tych norm. Po tym, jak stał się celem Emanuela Macrona, największy producent drobiu z Ukrainy przechodzi do kontrataku, pisze Polityko. To reakcja na słowa prezydenta Francji, który oświadczył, że jego kraj nie jest zainteresowany zarabianiem pieniędzy dla Ukraińskiego oligarchy. Największy ukraiński producent i eksporter mięsa drobiowego, MHP, od tygodni znajduje się na celowniku francuskich rolników i polityków, którzy oskarżają agroholding o zalanie europejskiego rynku tanim ukraińskim drobiem po inwazji Rosji. Byłem zszokowany tym, jak można wskazać MHP jako Przeciwną rolnikom i Unii Europejskiej, powiedział w rozmowie z portalem Polityko dyrektor wykonawczy John Ridge podczas niedawnej wizyty w Paryżu. To swoją drogą też pokazuje, jak bardzo te agroholdingi no nie są ukraińskie. Powtórzę bardzo wyraźnie: no John Ridge to tak naprawdę John. John to jest takie no, rdzenne ukraińskie imię. John. Nie Wodymyr, tylko John. John. A Rich to jest taki, wiecie, no takie, takie też Rich, bogaty. John Rich, Jacek Bogaty. Po prostu kwintesencja ukraińskości. Rich, nie Bodnar, nie Hołowna, nie Zeleński, tylko Rich. Po prostu wykapany Ukraińiec, nie? Może nawet kiedyś na tej Ukrainie był doglądać swojego agroholdingu. Jak dodał, ukraiński sektor spożywczy jest błędnie przedstawiany albo jako barbarzyńca u bramy, albo jako lis w kurniku. Emmanuel Macron wycelował palcem w założyciela BHMHP, Jurija Juria. Kosiuka, o, to już takie bardziej ukraińskie, choć Juri? To tak bardziej rosyjsko brzmi. Juri. Nie? Twierdząc, że Unia Europejska wzbogaca go kosztem europejskich rolników. Pisze Polityko. Portal przypomina słowa e, prezydenta Francji, który po niedawnym szczycie Unii Europejskiej oświadczył w rozmowie z dziennikarzami: Nie jesteśmy zainteresowani e, zarabianiem pieniędzy dla tego człowieka. Zdaniem dyrektora wykonawczego ukraińskiego agroholdingu takie twierdzenia są równoznaczne z kampanią dezinformacyjną zorganizowaną przez konkurentów i propagandą y, propagowaną przez francuskich oraz europejskich polityków. To musi być napędzane partyjnymi interesami. Według Oficjalnych danych, import ukraińskiego mięsa drobiowego do Unii Europejskiej wzrósł o 47% w latach 2020-2023. Źródło polityko. No to, drodzy Państwo, mało, bo tam niektóre rzeczy, które za sprawą PIS-u i Platformy, bo PIS pozwolił, a Platforma nie, nie przerwała tego pozwolenia, no to do Polski to podobno kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy procent tam wzrasta, nie? No, jakieś, jakieś zalewanie nas ich produktami, także u nas jest, powiedzmy, bardziej na twardo, nie? Ale, drodzy państwo, co się stało, że tym razem nie wyszło? No bo zawsze to było tak, że, że tylko daj, 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 a Polska mówi, no nie, no nie mogę dać. Wspieracie Rosję, my was bronimy, yy, jesteście nam to winni, my jesteśmy krajem walczącym i zawsze, i, i, i zawsze to wychodziło, a teraz nie wyszło. No to dlaczego nie wyszło? Pierwsze i najważniejsze, a w zasadzie to jest jakby skutek tego, dlaczego nie wyszło. No, zawsze była presja międzynarodowa na nas Polaków i na Polskę, że nie jesteście B, wspieracie Putina, przeproście. Teraz tej presji nie ma. Dlaczego teraz tej presji nie ma? Bo się całkowicie zmieniło postrzeganie Ukrainy przez te lata. Przez te 7-8 miesięcy ostatnie, Padło wiele mitów na temat Ukrainy. Z Ukrainy prawie że świętej, Ukrainy wygrywającej, Ukrainy wiecznie mającej rację, Ukraina zmieniła się w kraj, mówię w takim poczuciu medialnym w kraj skorumpowany, rozkradający pomoc humanitarną, rozkradający przynajmniej pieniądze na uzbrojenie, jeśli w ogóle nie uzbrojenie. Kraj zagrażający kulturowo Europie. Bo oczywiście od samych Ukraińców nikt nie ma żadnego problemu, to jest ważne. O tyle ludzie się przestraszyli, że ta korupcja, która przeżera Ukrainę, może się rozlać na całą Europę. I że u nas w Europie będzie tak jak na Ukrainie że bez łapówki nic nie załatwi. To jest ta pierwsza rzecz. Wyszły. Po prostu wyszły, tak? Eee, wyszły na jaw. Sytuacje właśnie z tym kilkadziesiąt procent. Humanitarki była rozkradana i sprzedawana na lewo. Pieniądze na uzbrojenie i tak dalej. Ukraina stała się krajem postrzeganym jako. Kombinator, który zarabia na wojnie. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że tak zaczęła być postrzegana. Druga rzecz. Również w wyniku opadnięcia medialnego kurzu, który zastraszał ludzi i nie pozwalał mówić niewygodnej prawdy na temat Ukraińców w Europie, zmieniło się postrzeganie Ukraińców. Samych Ukraińców. Już nie Ukrainy jako kraju, tylko Ukraińców jako ludzi. Ludzie już zapomnieli o obrazkach pokazywanych w mediach, o biednych, zabiedzonych dzieciach przekraczających granice, o kobietach za. E, za mm, o Boże! E, o kobietach tam brudnych, ale nie dlatego, że się że, że zaniedbanych, tylko dlatego, że po prostu przeszły bardzo długą drogę, tak? O, w tym sensie. Żadnych tam złych emocji do tych pań, tak? O już po prostu ludzie zapomnieli tych obrazków, które tam w mediach, w mediach nam serwowano o biednych Ukraińcach, tak? Natomiast ludzie zaczęli obserwować. Ukraińców bogatych, Ukraińców wożących się bardzo drogimi samochodami, Ukraińców przesiadających przesiadujących w bardzo drogich knajpach, raczących się trunkami. I ponieważ opadł terror medialny, zakazujący mówić niewygodną prawdę o Ukraińcach, to ludzie zaczęli się komunikować. O kurde, dzisiaj widziałem Ukraińca w Leksusie, ja w BMW. Kurde, obsługiwałem dzisiaj Ukraińców w knajpie. Taki rachunek im dałem, a oni się nawet nie zająknęli i zapłacili. Rozumiecie? W mediach pokazywali biednego Ukraińca i wyciągali ręce po pieniądze, a ludzie obserwowali u siebie w mieście bogatych Ukraińców. To jest... W związku z tym zmieniło się postrzeganie Ukraińca na bogatego. I ludzie zaczęli tak myśleć, kurde, oni wiecznie jęczą o pieniądze, wiecznie tylko daj, 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 daj. Nawet powstała taka aplikacja na TikToka, że tam sobie idziesz i ci z wyskakuje z każdej strony i wyciąga rękę, żeby mu dać ale to są ludzie, którzy mają kupę forsy. I, I to było taki dysonans poznawczy dla bardzo wielu ludzi, po którym ludzie zaczęli inaczej postrzegać Ukraińców. I to jest częściowo krzywdzące. Ja jestem sprawiedliwy, uczciwy. Od początku mówię, mówię mniej więcej to samo. Jestem bardzo racjonalny, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, ale tu trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest częściowo krzywdzące. No bo wiecie, Biednych Ukraińców nie widać w knajpach, bo nie mają kasy i tam nie chodzą. Biednych Ukraińców nie widać w drogich samochodach, bo nie mają samochodów. Nie? Co nie? Także to jest trochę krzywdzące. Co nie zmieni jednak faktu, że jest bardzo denerwujące. Jak tobie mówią, masz być biedny dla dobra biednych Ukraińców, ty masz oddać, żeby im dać, czyli ty masz zbiednieć, a często sam nie masz dużo, a jednocześnie widzisz sobie Młodych Ukraińców, którzy powinni być na froncie e, w samochodzie za 100 tysięcy euro, 200 tysięcy euro. Sam osobiście widziałem w najnowszym Mustangu młodych, 19-20-letnich jeździli, przepraszam za wrażenie, jak wariaci. Widziałem w najnowszej, w, najdo, w Mercedesie najnowszej S-klasy. Pod takim wesołym miasteczkiem, pod pod, yy, w wesołym na parkingu, pod wesołym miasteczkiem, pod dachem pod Warszawą. To był drogą bardzo fajny. Park. Pozdrawiam obsługę. Swego czasu tam miałem bilet roczny, i często się pojawiałem z rodziną. Oczywiście zapłaciłem za niego, a ci Ukraińcy mieli za darmo. I wiecie, tak ludzi wkurza, nie, że cię, ty musisz wysupłać nie? taki bilet, bilet jednorazowe wejście tam 100 zł. To za rodzinę kilkaset złotych musisz za, za, zapłacić. Na szczęście miałem roczny, ale musisz zapłacić kilka stów za jednorazowe wejście, co jest dla ciebie wydatkiem, musiałeś na to pozbierać, nie? Przyjechałeś sobie jakoś tam z godziną, a obok ciebie przechodzi sobie Ukraińiec, który właśnie wyszedł z Mercedesa z klasy, i on za darmo, bo nie z Ukrainy, on jest biedny. Ludzi to wkurza. I dlatego się zmieniło postrzeganie Ukraińców. Bo ludzie nie mogą zrozumieć i mają tutaj 100% racji, dlaczego na przykład im się zabiera Francuzom, Niemcom, Czechom, Słowakom, Polakom, żeby oddać walczącej Ukrainie, a taki Ukrainiec sam sobie nie, nie odejmie od ust i nie wyśle tego na Ukrainę. Dlaczego ten Mercedes z klasy nie zostanie sprzedany? Dlaczego on też nie może jeździć z godziną? A te kilkaset tysięcy złotych nie zostanie oddane Ukrainie prawda? Do tego jeszcze już jest świadomość taka nawet na dalekim zachodzie Europy, Portugalia, Hiszpania, ile to setek tysięcy samochodów, w tym luksusowych, Ukraińcy sobie importowali, jest świadomość tego, jak bardzo wzbogaciły się niektóre grupy społeczne na Ukrainie na tej wojnie. Między innymi urzędnicy, wojskowi. Filmik, na którym było widać, jak Ukraiński oficer, chyba niższego szczebla, kazał poborowym ukraińskim sobie dom budować, żeby i oni budowali, byli szczęśliwi, bo on inaczej zagroził, że ich wyśle na front. Czy mówiąc krótko, zrobił się z nich niewolników pod groźbą tego, że ich zabije rękoma ukraiński, żo rosyjskich żołnierzy. Prawda? I to jest ten pierwszy powód, dla którego no, bardzo mocno zmieniło się postrzeganie Ukraińców. Druga rzecz, do ludzi powoli zaczęło docierać, bo ludzie mieli w pamięci, jak bardzo Polska pomogła Ukrainie i Ukraińcom, że to było po prostu niesamowite. Wiecie, że my jeździliśmy na tę te, na te, na granicę, znaczy ja nie jeździłem, ale tam niektórzy Polacy jeździli. Yy, brali tych Ukraińców do siebie do domu. No, do, 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 wyglądało do, niesamowita, bezprecedensowa pomoc, nie? No i do ludzi zaczęło docierać, jak się Ukraina nam odwdzięczyła, nie? czy że tutaj za tą pomoc no, wbili nam serdeczne widły w plery, takie mentalne. My im wszystko dajemy, nawet kosztem własnego narodu, a oni nas skalują w onz i początkowo ludzie nie bardzo wierzyli, że Ukraina może coś robić źle, no bo przecież Zełenski to był tak uwielbiany na arenie międzynarodowej, jakby był, kurde, jakimś politycznym mesjaszem, nie? To po prostu Zełenski to, Zełenski tamto. Jak ktoś odmówił Zełenskiemu, na przykład nie pozwolił mu gdzieś przemawiać, przecież to był skandal na arenie międzynarodowej. Zełenski coś chciał i nie dostał, jak tak można? No ale potem było coraz więcej właśnie ludzi, którzy sami na własnej skórze doświadczyli takiej ukraińskiej niefajności. No na przykład właśnie taki Lexusik czy Mercedesik ich yy, po, yy, po, yy, po, yy, po po czy tak, albo jakieś takie właśnie takie bezczelna roszczeniowość przez tyle lat, to już te dwa lata na przykład jakaś Ukrainka, która miała pretensje, czy Ukraińiec, który miał pretensje, że ty nie mówisz, mówisz w jego języku, po ukraińsku, tylko chciałbyś, żeby on mówił w twoim języku albo po angielsku, nie? To ludzi zaczęło bardzo wkurzać, więc ludzie sami na własnej skórze doświadczyli ukraińskiej niewdzięczności. W związku z tym było im dużo łatwiej uwierzyć w to, że Ukraina po prostu ściemniała. I ludzie zaczęli postrzegać ten kraj jako kraj niewdzięczników, który jest po prostu niebezpieczny. Bo im będzie silniejszy, tym ich zemsta, w tym zemsta medialna i polityczna, za niedanie im tego, czego chcą, może być dużo bardziej dotkliwa. I ludzie się zaczęli po prostu bać Ukrainy. Do tego jeszcze, i to jest bardzo ważny powód, dla którego tym razem Ukrainie nie wyszło oszkalowanie nas i wymuszenie ustępstw, to, to, że te nasze protesty rolników są częścią szerszych protestów rolników. Tym razem to nie nasi ro rolnicy zaczęli protestować. Tym razem zaczęło się od rolników niemieckich, potem pojawili się rolnicy francuscy i w innych krajach europejskich, a my jesteśmy jednym z tych innych krajów europejskich. Generalnie protesty rolnicze są w dużej części Unii Europejskiej. W związku z tym, świadomość rolniczych postulatów w Europie jest bardzo duża. Więc propaganda, że nasi rolnicy to tak naprawdę wspierają Putina i że oni inter realizują interes Kremla, nie pada na podatny grunt, bo tacy Francuzi, Niemcy se myślą, kurde, ale jak to? Przecież. Rolnicy polscy protestują dokładnie tak samo jak nasi rolnicy. Nasi mają rację, to polscy pewnie też. I dlatego Ukrainie nie wyszło. I dlatego, dlatego Załęski z agresywnego faceta, który próbował wszystko wymusić, przeszedł do faceta, który bierze na litość. I teraz, drodzy Państwo, powiedzmy sobie bardzo do wyraźnie. Rządzący Polską kategorycznie nie powinni Załańskiemu pozwolić z tego pata wyjść. W ten sposób. Bo nieporozumieniem, Załański mówił o nieporozumieniu i rzeczywiście jest nieporozumienie między Polską a Ukrainą. To nieporozumienie polega na tym, że Ukraina uzurpuje sobie prawo do zrobienia z nas takiego międzynarodowego bankomatu. Tak jak czasem są takie dziewczyny, które sobie robią z faceta bankomat. Nie? Że po prostu daj 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 daj, bo mi się należy, a jak nie dasz, to to się nazywa przemoc ekonomiczna. Nie? W Polsce nawet jest taka partia, która to lansuje. Nie dasz kobicie tego, czego chce, to to jest przemoc ekonomiczna. No. To jest nieporozumienie, że Ukraina zrobiła sobie trochę z polski taki taki bankomat. I uzurpuje sobie prawo żądania od nas wszystkiego, czego chce, że jej się to należy, a w momencie, w której nie dostanie, to reaguje agresją. I to się musi skończyć raz na zawsze. Załoński dużo mówi o partnerstwie. Wykorzystywanie to nie jest partnerstwo. My jesteśmy wykorzystywani. I nie miejmy złudzeń. Jeśli teraz. Pozwolimy Załęskiemu wybrnąć z tej sytuacji na zasadzie takiej, że znowu mu damy to, czego chce, to, to on nie okaże wdzięczności. To nie będzie tak, że dobra, kurde, to ja już wiem, że po, do Polski nie można agresywnie i, 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 i docenię to, że, że dali się wziąć na litość, i ja już tak więcej nie będę do nich nigdy agresywnie. No nie. Załęski każdy następny konflikt, będzie zaczynał od, posta od postawy agresora. A to, że akurat teraz mu nie wyszło, zależy od bardzo wielu czynników, które pokazałem na samym początku. I te czynniki mogą już nie zajść w kolejnych etapach. Rozumiecie? Akurat teraz Ukraina ma słabą prasę. Tak mówiąc, bardzo kolokwialnie. Jeśli przy kolejnym wypadku, gdy przedłożymy swoje własne interesy nad interesy ukraińskie, a w zasadzie w tym wypadku interesy ukraińskich oligarchów. To Ukraina znowu może mieć dobrą prasę. Wystarczy, że odzyskają inicjatywę na froncie. Przez dłuższy czas nie będzie żadnych wpadek, a Ukraińcy są siedzącym w Europie, pokończy się kasa i przestaną kłuć w oczy bogactwem. I im się ta prasa już może poprawić, i wtedy znowu będzie. Dawaj kasę, dawaj wszystko, czego chcemy, bo jak nie, to zaczynamy szkalować. I niestety PiS pozwolił zrobić z nas Polaków bankomat. Jest bardzo duża szansa, żeby przestać być tym bankomatem. I tą szansę trzeba wykorzystać. Oczywiście granica między Polską a Ukrainą musi zostać odblokowana, to jest oczywiste. Nie może być tak, że ta granica jest nieprzejezdna. To, to, to jest oczywiste, Handel jest podstawową kwestią budującą dobrobyt między dwoma krajami. Tylko handel, a nie wyzysk. I ta granica musi być odblokowana po tym, jak Ukraina przestanie się wygłupiać i przestanie zalewać nie tylko polski rynek, ale również europejski. A także afrykańskich, chociaż podobno w Afryce nie mają już czego szukać, bo ich podobno Rosja wyparła z tamtejszych rynków. No ale sorry, kurde, było nie być pazernym i sprzedawać do Afryki, tak jak mówili, że chcą sprzedawać, a nie po drakońsko wysokich cenach do Europy, nie? No bo to jest wina na Ukrainy, tak? Oni sobie wymyślili, a zamiast sprzedawać po takich cenach, po jakich wcześniej do Afryki, to sobie sprzedamy do Europy, bo, bo będzie drożej. Zarobimy więcej. No to jeśli nie sprzedawali do Afryki i przez to, że nie sprzedali do Afryki, to Afrykańczycy kupili od kogoś innego, że są bardziej zadowoleni, bo na przykład mniej schemizowane to żarcie, mniej zatrute i zostali przez to wyparci z tamtejszych rynków, sorry, nie nasz problem. Było nie być pazernym. I okej, okay, możemy przywrócić, odblokować granicę. Oczywiście, zaraz po tym, jak przywrócimy normalność. A normalność polega na tym, że jak ktoś ci pomaga, to, go, to mu dziękujesz, a nie wykorzystujesz. Rynek europejski nie może być w ogóle zaopatrywany produktami rolnymi, nies niespełniającymi norm. Ukraińskie produkty rolne, żeby w ogóle mówi mówić o tym, że mogą być sprzedawane w Unii Europejskiej, muszą spełniać dokładnie takie same normy, jak produkty sprzedawane na Produkowane w Europie. I to musi być każdorazowo potwierdzane przez co najmniej dwa niezależne ośrodki w Europie przy sankcji, że jeżeli którykolwiek ośrodek weźmie w łapę i wystawi lewy papier, to 25 lat więzienia, co najmniej. Bo pamiętajmy, że no niestety, ale. No, nawet ten protest naszych rolników udowodnił, jak bardzo Ukraińcy już zaczęli te swoje, nazwijmy to, zwyczaje handlowe przeszczepiać na polski rynek, tak? Pokazali nasi rolnicy, co tam kurde wjeżdża, tak? I polski minister ma tego świadomość. Przypomnę, minister rolnictwa zapytany przez rolnika, jak to jest, że tam łapią zwykłą mrówkę, która tam kartą fajek przemyca, a. Nie złapali, a, a nie, praktycznie nie kontrolują wielkich składów pociągów, tak? Odpowiedział, że, wielki, że wielkich przestępców się nie chwyta, tak? To trzeba zacząć chwytać. A i trzeba się dowiedzieć, dlaczego się nie chwyta, moim zdaniem, ze względu na albo zastraszenie, albo łapówkarstwo. Jeśli zastraszenie ci, zastraszeni ludzie yy, muszą dostać ochronę, a zastraszający muszą trafić do więzienia, a, a ponieważ to pewnie są Ukraińcy, to na front, skoro są takie chojraki, to nie chojraczą do, do Rosjan, tak uważam. A jeśli ktokolwiek brał łapówkę, no to też drodzy Państwo, no niestety do pierdla. I żeby w przyszłości nie było tak, że jakieś niezdrowe ukraińskie zboże jest wwożone, czy jakiekolwiek niezdrowe ukraińskie produkty są wwożone na podstawie lewych papierów, lewych zaświadczeń o przebadaniu. Dwa niezależne, dwa niezależne laboratoria muszą to badać i jeśli się okaże, że był wał i za łapówkę, za zastraszenie, no nieprawdziwe dane były w badaniu, z miejsca więzienie dla tych, którzy dali fałszywe badanie, bo to jest po prostu truje. I w momencie, w którym Ukraina będzie oferować produkty żywnościowe spełniające normy, bez toksyn, bez mykotoksyn, bez substancji rakotwórczych i wielu, wielu innych, wtedy możemy porozmawiać, na jakich zasadach to może być na rynku europejskim sprzedawane. Wtedy mi się też wydaje, że odpadnie problem, że ono to jest takie tanie, bo ukraińskie produkty rolne są dlatego takie tanie, bo nie spełniają norm, bo takie niespełniające normy opryski są dużo, dużo tańsze od takich spełniających normy to oczywiste. Druga rzecz, te agroholdingi muszą płacić podatki na Ukrainie, bo teraz to jest skandal, że oni krzyczą, my musimy sprzedawać wam nasze zboże, bo, chcemy, bo jest wojna, bo chcemy zarabiać na tą wojnę, a z drugiej strony oni na tym nie zarabiają, bo, bo te podatki nie idą na Ukrainę i Ukraina prawie nic nie ma z tego sprzedaży tego zboża, musi zacząć mieć. Jeśli Ukraina ma problem, to możemy to rozwiązać w ten sposób, że na przykład wprowadzimy cła, cła wwozowe i część pieniędzy z tych ceł będzie szła dla, dla ukraińskiego rządu. I wtedy odpadnie problem, że te ukraińskie produkty rolne są tańsze. Jednocześnie Ukraina będzie miała pieniądze na prowadzenie wojny, więc nie będzie musiała wyciągać ciągle do nas ręki i krzyczeć daj, 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 daj" nie? Same problemy rozwiązane. No i ostatnie, chciałbym, żeby Ukraińcy na Ukrainie nie byli wykorzystywani. Bo sytuacja, w której taki pracownik agroholdingu, który przepraszam, ale podobno w kołchozach czasem lepiej ludzi traktowali, zarabia tak mało, że go nie stać na papierosy, to dla mnie to jest taki quasi niewolnik. A ja o ile polityków ukraińskich nie lubię, bo szkalują mój naród, czyli Polaków. Ja jestem Polakiem, nie lubię, jak się szkaluje mój naród. Każdy, kto szkodzi, szkaluje, obraża mój naród z miejsca, jest przeze mnie nielubiany. To nie ma znaczenia, czy Ukrainie, czy Izraelczyk, czy Amerykanin, czy podający się za Polaka, czy, czy faktycznie Polak nie ma znaczenia. Atakujesz mój naród, atakujesz mój kraj, nie jesteś moim przyjacielem. Ja cię nie lubię. Eee... ale, także polityków ukraińskich to ja nie lubię, ale do Ukraińców to ja nic nie mam. Na to, znaczy nie mam negatywnych emocji, bo mam współczucie. I mi się nie podoba to, że bogaci Ukraińcy sobie spierdzielili z Ukrainy i żyją bardzo często na nasz koszt w naszych krajach, a biedni Ukraińcy pracują za równowartość 400 zł. Nie podoba mi się to. I tak jak bardzo popieram ruch Fair Trade względem względem Afryki. Ja jak mogę, to właśnie wybieram takie produkty fair trade. Płacę trochę drożej, ale mam przynajmniej obietnicę, bo pewność to mam, że muszę płacić podatki i kiedyś umrę, nie? No ale liczę na to, że ta obietnica jest prawdziwa, że na przykład taki Afrykańczyk, który pracował przy zbiorze bananów, które jem, uczciwie jest, nie jest wyzyskiwany, tylko że uczciwie mu zapłacono. Wolę zapłacić trochę drożej i żeby Afrykanczyk, który wyhodował te banany, dostał uczciwą zapłatę. Tak samo, jeśli mamy kupować produkty rolne z Ukrainy, żądam, żeby tam było fair trade. Żądam, żeby Ukraińcy pracujący w agroholdingach uczciwie zarabiali. To nie może tak być, że ci ludzie są wyzyskiwani jak niewolnicy. Nie może tak być. Po prostu nie. To nie może być tak, że jakiś agroholding należący do jakiegoś bogacza, po to, żeby ten bogacz mógł sobie kupić dwa razy do roku jacht, który jest większy od bloku mieszkalnego, często ci Ukraińcy tak pracują, że ich nie stać na fajki. Nie mówiąc dużo o czekoladzie i innych rzeczach. Drodzy Państwo, dzisiaj się bardzo zmieniło postrzeganie Ukraińców. Przypomnijmy sobie, jak postrzegaliśmy Ukraińców w 2018, 2019, 2020. Ja pamiętam, mam dobrą pamięć, dlatego też mam duży szacunek do narodu ukraińskiego, dlatego szacuję, szanuję Ukraińców. Ale Ukraińców, a nie ura ukraińskich oligarchów, czy polityków, czy ukraińskich mafiozów. Którzy do no, gangsterzą, tak? Szanuję zwykłych Ukraińców. I pamiętam, jak mnie wzruszało, na przykład był kanał takiej ukraińskiej pary na, na YouTubie, która przyjechała tutaj do Polski i oni z taką miłością do Polski mówili, że to jest wspaniały kraj, że nasz kraj jest wspaniały. Wiecie, co mnie tak wzruszyło? Jak oni przeliczali swoją pensję na milki, na czekolady, milka. Oni tak mówili, miłka, miłka mówili. I dla nich to było takie niesamowite, że Polaka stać, wejść do sklepu i kupić sobie miłkę. Czy tą czekoladę milkę Kiedy chce. Rozumiecie? Dla nas też, kurde, zupełnie normalna. No ile czekolada kosztowała? Parę złotych, nie? czekolady nie jemy, bo się odchudzamy. Ale pieniądze na tabliczkę czekolady wtedy to było 2, 3, 4 złote. No przecież każdy miał. A dla nich nie. Dla nich to było takie niesamowite. Wiecie, to mi się bardzo skojarzyło Sorry, zaraz, zaraz kończymy prywatę. I to się bardzo skojarzyło jak kiedyś dawno dawno temu, zaraz po studiach byliśmy z moją dzisiejszą żoną we Francji. I to była jakaś taka mała, mała małe miasteczko pod pod Paryżem chyba. Tam pojechałem, ja byłem tam, ja, ja pojechałem jako dziennikarz i jakoś tak zahachmęciłem, że moja żona dzisiejsza mogła Ówczesna narzeczona mogła ze mną pojechać. I byliśmy w takim małym miejscowości. Wiecie, co nas uderzyło? Że tam każdego stać pójść do knajpy. Że tam ludzie po prostu zrobił się wieczór i ta mała miejscowość po prostu wyległa na plac i tam wszyscy jedli w restauracji. Każdego było stać. To było dla nas takie wow! Pójście do knajpy to nie jest żadne wielkie ajwaj. To nie jest tak, że. Że zbankrutujesz. Każdy, kto pracuje, tego stać pójść do knajpy. I to było takie wow! Jak mi się skojarzyło z tą dziewczyną i z tym chłopakiem z Ukrainy. tak którego to było takie wow, że każdego stać na czekoladę. To było wzruszające z drugiej strony piękne, nie? Bo oni się naprawdę bardzo pięknie wyrażali o, o Polsce. Oni byli wdzięczni, że mogli tu przyjechać pracować. Ja cały czas tak postrzegam Ukraińców, przez pryzmat tej pary, przez pryzmat tych Ukraińców, których znałem, których znam, którzy mnie na przykład wspierali, jak mnie wspiera na pieniędzmi za ogłoszenia pisowskimi gazeta szkalowała, że ja niby Ukraińców nie lubię. Ta. I ja nie chcę, żeby ci ludzie byli wy wyzyskiwani, wiecie. I dlatego chcę, żebyśmy wprowadzili zasady humanitarne w handlu z Ukrainą. Musicie przestrzegać, ci, którzy chcecie z Ukrainy sprzedawać tutaj do nas, do Europy, musicie przestrzegać naszych standardów. Zarówno standardów, nazwijmy to, technicznych, produkcyjnych, w przypadku żywności, bezpieczeństwa dotyczące oprysków, tak? To musi być wszystko zdrowe, tak jak w Unii Europejskiej, ale i standardów moralno-etycznych. Ja nie chcę jeść, nie wiem, tanich jajek z Ukrainy, gdy wiem, że to, że one są tanie, jest okupione tym, że jakiś biedny pracownik agroholdingu na Ukrainie marzy o czekoladzie i go na to nie stać. Chcecie, żebyśmy od was kupowali, zacznijcie uczciwie płacić robotnikom. To jest bardzo ważne. Ja się nie zgadzam na wyzysk. I zobaczcie, gdy. Ukraiń, ukraińskie agroholdingi. Bo to nie są ro, ukraińscy rolnicy, to są wielkie latyfundia. 200 tysięcy hektarów. To jest rolnik? 200 tysięcy hektarów. Sprawdźcie sobie, kurde, jak, jaki to jest ułamek polski. Około 100 czy 200 tych agroholdingów posiada na własność połowę powierzchni Ukrainy. Ukraina jest mniej więcej dwa razy większa od Polski, czyli 100 albo 200, nigdy nie pamiętam, tych agroholdingów. Posiada tyle ziemi, ile zajmuje cały obszar polski. To są rolnicy? No, bez kurdej jaj. No, no to z czym do ludzi, tak? Zobaczcie, jak ci turbobogacze, oligarchowie, zaczną stosować się do zasad ochrony środowiska, do zasad, żeby to produkty były zdrowe, to już będą mieli drożej produkcję. Jak zaczną ludziom uczciwie płacić, to już będzie drożej produkcja. Nadal będą mieli przewagę nad nami, bo mają czarnoziemy. A czarnoziemy są wielokrotnie bardziej żyzne od nas, od, y, 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 czar, y, żyzne od, y, od tutaj naszej ziemi, więc i tak będą mieli dużo wyższe plony. Więc i tak będą mieli nad nami przewagę. I dlatego cełko, żeby było sprawiedliwie, żeby było uczciwie, a część pieniędzy z tego cła na Fundusz Obrony Ukrainy. Oczywiście, pewnie należałoby nie dawać tych pieniędzy bezpośrednio Zeleńskiem, bo tylko na przykład z tego opłacać świadczenia socjalne, społeczne dla ukraińskich uchodźców tutaj w Polsce. Jestem przekonany, lub a to, co zostanie, przeznaczać na broń. I wtedy jestem przekonany, że jak Zeleński będzie widział, że na przykład, przykładowo, może mieć co roku 200 miliardów, ale ich nie ma, bo siedzi cała masa Ukraińców na zasiłkach. Za granicą zamiast nie płacić, to on już tak zrobi, że oni wrócą na Ukrainę, żeby on mógł na, na tych pieniądzach łapę położyć. Tak mi się wydaje. I zostaną sami naprawdę potrzebujący. No, także chyba rozwiązałem problem. Panie Tusk, panie Duda, proszę nie dziękować, tylko tam, wiecie. Nie, no, w sumie możecie podziękować. Problem rozwiązany. Wydaje mi się, że zwłaszcza ten y, pomysł, żeby Ukraińcy, firmy ukraińskie Agroholdingi zaczęły uczciwie płacić tym biednym Ukraińcom, żeby przestali ich wykorzystywać, jest szczególnie ważne. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa.